Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj porozmawiamy o równości płci. Małe spóźnienie, bo dziś piątek, tygodnia koniec i początek, dlatego na jego dobry start albo zakończenie czas wspólnie wejść do internetu. Mam nadzieję, że nie pogardzicie tym zaproszeniem. The disrespect. Na początku odcinka wrócimy do poprzedniego odcinka, do zaćmienia słońca. No, kilka rzeczy trzeba dopowiedzieć, bo jeszcze sporo się działo. Księżyc ogłosił na X-ie, że znowu zablokował słońce. Jak pamiętacie, można to było obserwować na terenie Meksyku, a później USA i Kanady. Spodziewano się, że w górę będą patrzeć miliony i tak też było. Najpierw oszalał Meksyk. Tamtejsze telewizje relacjonowały temat na żywo, no i w takiej sytuacji łatwo o wpadkę. I tu tak było, gdy pokazano film jakiegoś gościa, który zrobił zaćmienie słońca swoimi jajkami. Oczywiście szybko zmieniono kadr, dziennikarze udawali, że nic nie widzieli, no ale ktoś zrobił sobie niezłe jaja. Wróćmy jednak do zaćmienia robionego przez Księżyc. Aby bezpiecznie obserwować, trzeba uzbroić się w specjalne okulary. Te certyfikowane są tysiące razy ciemniejsze niż zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Ale nie każdy je ma. Sam za dzieciaka używałem okularów zrobionych z filmowej kliszy. Inni używali zdjęć rentgenowskich. A ten Meksykanin użył okularów rozdawanych w 1991 roku, gdy było tam widoczne ostatnie pełne zaćmienie. A rodzina pewnie mu nie wierzyła, że jeszcze mu się przydadzą, gdy chował je do szuflady 33 lata temu. No i mieli trochę racji, bo z biegiem lat takie okulary tracą materiał filtrujący. On się degraduje, więc przestają działać. Look at this, bro. New Ray-Bans dropped. You know what I'm saying? And they got the camera in it too. Listen, bro. We in that good life. Dlatego wszędzie na trasie tego zjawiska do ostatnich chwil ludzie stali w kolejkach. Po wspomniane okulary, filtry na telefon, czy też teleskopy. I z każdej rzeczy trzeba umieć korzystać. No, szczególnie z teleskopu, bo nie popatrzymy przez niego bezpośrednio na słońce. Ten chłopak o tym wie. Za pomocą teleskopu chciał to wyświetlić na kartce papieru, a skończyło się oślepieniem. Na szczęście dla niego nikt tego nie widział. Na pocieszenie nie jest jedyny. Tego dnia statystyki Google pokazały wzrost wyszukiwania haseł ból oczu lub moje oczy bolą. Straty nie tylko zdrowotne, ale i finansowe można liczyć w setkach milionów. Dokładnie 700 milionów dolarów kosztowało amerykańską gospodarkę ten kilkuminutowy pokaz na tym wąskim pasie. Składa się na to przerwa w produkcji prądu, przerwa pracowników, którzy chcieli wyjść na to popatrzeć, no i urlopy wszystkich tych, którzy zaczęli się tam zjeżdżać. Ale to tylko kasa. Są rzeczy ważniejsze. W Russellville 400 par wzięło tego dnia ślub. They just got married. Wykorzystały ten wyjątkowy dzień, aby ta wyjątkowa ceremonia była jeszcze bardziej wyjątkowa. Czy da się zrobić, aby było jeszcze bardziej wyjątkowo? Da się. Ten gość przy zaćmieniu słońca w 2017 roku oświadczył się swojej dziewczynie, a przy tegorocznym wzięli ślub. Nieźle się urządzili, bo teraz wszyscy oczekują, że 9 miesięcy przed 23 grudnia 2043 postarają się o dziecko. Wtedy będzie kolejne zaćmienie. No może im się uda. Trzymamy kciuki. Wszystko w ich rękach. Albo... No dobra, w ich rękach. Jeżeli wy też chcecie ślub w tak cudownym momencie, no to jak mówiłem ostatnio, w Polsce musicie poczekać do 2135 roku. No i co? Jak kocha, to poczeka. No ale bądźmy szczerzy, za tyle lat, to chyba wszyscy będziemy podziwiać zaćmienie z góry. Tam się przeniesiemy. Teraz. Starlink pokazał, jak wyglądało to z perspektywy ich satelity. Swoje dorzuciła też NASA, pokazując obraz ze stacji kosmicznej ISS. No dobra, ale już nie rozciągamy tematu. Zgasło, przeleciało, idziemy dalej. W Polsce pojawiła się mała afera, dyskusja na temat równości płci. Bo coś, co teraz śmieszy, przy zmianie bohaterów, pewnie by szokowało. Wszystko przez zdarzenie z Bartoszyc, gdzie policja zatrzymała 44-letnią kobietę, która w trakcie kłótni z partnerem o wynik wyborów samorządowych wyjęła kość z gotującej się zupy i uderzyła go tak mocno, że ten trafił do szpitala. Relacjonowała to stacja TVN, rzucając przy tym kilka żartów. A mężczyzna liże rany. Przed nami druga tura wyborów na burmistrza Bartoszyc. Postaram się, Mariusz, dziękuję bardzo za relację.
tym właśnie oburzył się internet, bo śmianie się w telewizji z przemocy domowej, no, nie wypada. Tym bardziej, że kobieta ma już wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nad tym partnerem. A czy dziennikarka śmiałaby się w ten sposób, gdyby to facet wyjął tę kość i przywalił kobiecie? Raczej pasek zmieniłby się na żółty i temat inaczej by pokazywano. No chyba, że kością już można. Nie wiem. W ostatnich dniach media obiegła skarga niejakiej Justyny, która wezwana na komisję wojskową musiała rozebrać się do bielizny. Straszono ją prokuraturą, jeżeli tego nie zrobi. I nie żeby coś, ale faceci często muszą tak robić. Ba, niektórzy muszą pokazać niektóre rzeczy, chociaż nie są tak odważni jak ten Meksykanin. Jeżeli się już śmiejemy, to moim zdaniem ze wszystkiego. Chcemy, aby było równo, to teraz tak róbmy. I abstrahując, kto kogo walnął, kłótnie w związkach to coś normalnego. Czasem ciężko wytłumaczyć żonie, że nie mogłeś odebrać telefonu. Tak na serio nie mogłeś. Ale tu kością niezgody była polityka. Ludzie się o nią kłócą, biją i to przy niedzielnym obiedzie. W niej samej też mamy kłótnię o równości płci. Przekonał się o tym Rafał Trzaskowski, który jako kandydat na prezydenta Warszawy pomylił się ze świątecznym spotem. On siedział przy stole, gadał swoje, a żona gotowała obiad. Aleś wymyślił. Ludzie byli oburzeni, jak stereotypowo pokazano kobietę. I po kilku godzinach spot został skasowany. I przyszły święta, po nich wybory, Trzaskowski wygrał, wszyscy o tym zapomnieli, a polityk postanowił naprawić błąd. Tym razem to on gotuje, a ona siedzi. Już nie wiem, co w ich domu jest normalne, a co na pokaz. Ale wrócili do normalności. Mówię o pokrętłach przy kuchence, których wcześniej... no jakoś nie było. Tak już wiemy, że śmiejemy się ze wszystkiego i ze wszystkich, to nie żyjmy polityką. Nie bijmy się o nią i nie kłóćmy. Nie traktujmy jej poważnie, bo ona nie traktuje poważnie nas. I teraz kończymy ten temat. Gdyby jakimś cudem ktoś jeszcze nie miał dosyć tematu zaćmienia słońca i chciałby go dogłębnie przeanalizować, a nie widział go na żywo, to w internecie znajdziemy różne symulacje. Jak widać, bardzo dobrze wykonane. Ale zjawiska naturalne, szczególnie te powtarzalne, łatwo odwzorować. Trudniej jest przy ludzkich zachowaniach, które ciężko przewidzieć. A jednak ktoś spodziewa się, że manewr tej kobiety jest warty uwiecznienia. Jak widać, sytuacja jest ciężka. Mało miejsca, duży ruch, ale w sumie dała radę. Uszkodziła tylko dwa samochody, a mogła jeszcze przejechać tego pieszego. Facet po prostu oszukał przeznaczenie. Nawet nie wiedział, że jedną nogą był już w grobie. A co do symulacji, już 10 lat temu programiści GTA 5 kodowali podobne rzeczy. Może widzimy ją z innej perspektywy, ale wszystko jest identyczne. Tam Karen, u nas Grażyna. I nie mówię, że wszystkie kobiety prowadzą tak samo źle. Znam wielu facetów, którym tak samo można zarzucić, że cudem zdali egzamin albo prawko znaleźli w chipsach. Ale naprawdę, ona musiała zdać prawko, a nie widać, aby rozumiała, co się dzieje naokoło niej, jak to wszystko działa i pewnie nie zna przepisów, szczególnie o przepuszczaniu pieszych na przejściu. A z tym problem mamy nie tylko w Polsce, ale i w Kanadzie. Grupa z Vancouver postanowiła to rozwiązać za pomocą akcji o nazwie Bricks, czyli cegły. Przy ruchliwym przejściu zamontowali pojemnik za trapami cegieł. Te wystarczy wziąć do ręki i kierowcy, widząc ją, magicznym sposobem przepuszczają cię. No, ciekawe dlaczego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to żart. Pokazanie problemu, no że wszyscy gdzieś biegną, śpieszą się, miasto pędzi. Dlatego ja na ten weekend życzę wam spaceru na łonie natury. Na przykład tu. Okej, może dupy nie urywa, ale może urwie coś innego. Zależy, ile macie wzrostu i odwagi. Tak czy inaczej, odpocznijcie od internetu. Na tym kanale widzimy się w poniedziałek. Będę wdzięczny za każdy like i komentarz. Nawet byle co, które ogromnie mi pomagają. Zapraszam nowe osoby do subskrypcji. No i pełne linki macie w opisie. Do zobaczenia, dobrego weekendu. Hej! Oj, dawaj! Hey.